Zaczynamy film instruktażowy dotyczący ćwiczenia związanego z oceną ważności atrybutów, tym razem w środowisku RapidMiner i troszeczkę inaczej niż ma to miejsce, jeżeli chodzi o Orange Data Mining, dlatego że zajmiemy się innym rodzajem atrybutów. Do wykonania tego ćwiczenia będą potrzebne Wam operatory, które służą do przetwarzania danych tekstowych. One nie są instalowane domyślnie z RapidMinerem. Trzeba je sobie doinstalować w menu Extensions, Marketplace. I tutaj trzeba sobie wybrać nie updates, tylko poszukać ich w Top Downloads. Rozszerzenie, które nas interesuje, nazywa się Text Processing. Ja już mam je zainstalowane, natomiast jeśli byście tego nie mieli, to należy sobie po prostu doinstalować to rozszerzenie i zrestartować RapidMinera. Wówczas pojawią się tutaj operatory związane z przetwarzaniem tekstu. Będziemy pracowali na zbiorze danych opisujących SMS-y. Część tych SMS-ów to spam, część tych SMS-ów to są SMS-y całkowicie poprawne i w ramach ćwiczenia spróbujemy ocenić ważność atrybutów. Atrybutami będą słowa. Spróbujemy zobaczyć, jaka lista słów jest najbardziej charakterystyczna dla SMS-ów, które są spamem versus lista słów, które są jak najbardziej ok. Zbiór danych jest dostarczony w postaci pliku CSV, zatem w okienku Operators wpisujemy sobie CSV i znajdujemy operator read CSV. Wczytujemy zbiór danych. Jak widzicie, mamy tylko dwie kolumny w tym pliku. Pierwsza kolumna reprezentuje zmienną celu, czyli spam albo ham, czyli poprawny, no a tutaj mamy po prostu swobodny tekst. Jedna rzecz, którą musimy zrobić. Musimy zmienić typ i rolę, którą pełni pierwsza kolumna. Przede wszystkim to jest kolumna typu binomial, dlatego że mamy tutaj tylko dwie wartości. Po drugie, change role. Change role, jedna rzecz, której zapomniałem, przepraszam bardzo, na pierwszej zakładce założenie jest takie, że plik CSV w pierwszym wierszu zawiera nazwę atrybutów, tak nie jest w przypadku tego pliku, także proszę odhaczyć ten header row i tutaj podmienimy też nazwę atrybutu, czyli change type, to jest binomial, change role, wskażemy, że ten atrybut jest etykietą, label i możemy również zmienić to, nazwijmy to typowo class. Natomiast ten atrybut, rename column, nazwijmy go SMS. Z jakiegoś nie do końca dla mnie jasnego powodu w tym kreatorze nie możecie zmienić typu tej kolumny. Ta kolumna jest typu tekstowego. Zaraz to poprawimy. Mianowicie teraz na liście parametrów proszę odszukać przycisk Dataset Metadata Information i w tym miejscu zmienić typ atrybutu SMS, wskazać, że jest to tekst. I zbiór danych jest gotowy do przetwarzania. Zobaczmy, jak on wygląda. Pierwsze uruchomienie, no i dostajemy mniej więcej coś takiego. Mamy sobie swobodny tekst SMS-a, mamy informację, czy to jest ham, czy spam, proste statystyki. Oczywiście dla pliku tekstowego tak naprawdę statystyki są tutaj mało interesujące, natomiast to nas bardziej interesuje. O, przepraszam. Jak widzicie, zbiór jest wysoce niezrównoważony. Znakomita większość SMS-ów to są zupełnie poprawne SMS-y, tak, mamy tutaj 3,5 tysiąca poprawnych SMS-ów, a przykładów spamu SMS-owego mamy zaledwie 600. Dobrze.
Zatem, co teraz zrobimy? Teraz przetworzymy sobie ten zbiór danych w ten sposób, że dla każdego SMS-a dokonamy ekstrakcji wszystkich słów, które występują w tym SMS-ie i każde słowo stanie się osobnym atrybutem. Innymi słowy, w tym zbiorze będziemy mieli kilkanaście tysięcy kolumn. Każda kolumna będzie reprezentowała pojedyncze słowo i każdy wiersz będzie reprezentował pojedynczy SMS i na przecięciu wiersza i kolumny będziemy sobie odznaczali, ile razy dane słowo w danym SMS-ie się pojawiło. W jaki sposób coś takiego zrobić? Otóż operator, którego poszukujemy, to operator process document from data. To, co robi ten operator, to przetworzenie każdej pojedynczej instancji jako dokumentu tekstowego i uruchomienie różnego rodzaju operatorów, które służą do przetwarzania tekstu. Ten operator, jak widzicie jego ikonę, ona sugeruje, że tam jest coś pod spodem, taki stacked icon. Rzeczywiście, te operatory, które mają taki kształt, to operatory złożone. One w środku w sobie mają jeszcze jakiś przepływ, jakiś workflow. Wchodzimy do nich dwukrotnie klikając na tą ikonę. Znajdujemy się wewnątrz tego operatora. Widać to tutaj po tej liście breadcrumbs, gdzie możemy zawsze powrócić do głównego poziomu naszego procesu, natomiast tutaj jesteśmy wewnątrz tego operatora, czyli cokolwiek umieścimy teraz w tym przepływie, to będzie wewnętrzny przepływ w tym operatorze. My tutaj chcemy zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, chcemy dokonać tokenizacji. Tokenizacja to podział łańcucha znaków na pojedyncze tokeny. Mamy operator tokenize. I operator tokenize dokonuje podziału łańcucha znaków. Tutaj możecie wskazać, w jaki sposób, co tak naprawdę ma być tą podstawą dzielenia, czy to mają być jakieś konkretne znaki, na przykład dzielimy tylko za pomocą spacji, bądź tabulatorów, czy to ma być wyrażenie regularne, czy to mają być na przykład tokeny lingwistyczne, gdzie RapidMiner spróbuje sobie takowe wyznaczyć. Najprostszą wersją jest non-letters, czyli wszystko, co nie jest literą, wystąpienie każdego znaku interpunkcyjnego, ale też białej spacji, tabulacji i tak dalej, będzie dla nas podziałem, czyli to, co jest nie literą, będzie punktem podziału, natomiast cała reszta stanie się tokenami. Ponieważ tych tokenów może być dużo, mogą być też tam błędy jakieś pojedyncze, możemy dokonać też sobie filtrowania. Filter tokens i my weźmiemy sobie filtrowanie po długości. Jeżeli ktoś wpisałby na przykład jakiś bardzo długi ciąg znaków, na przykład sklejając ze sobą kilka słów, no to nie jest prawdziwe żadne słowo, nie ma sensu go przetwarzać. Podobnie pojedyncze jednoliterowe czy dwuliterowe znaki A, czy O, czy UF, i tak dalej będą nam zupełnie niepotrzebne. No oczywiście te trójliterowe typu cat, head, for i tak dalej, one już mogą zostać. Także dokonamy sobie takiego podziału. Teraz wracamy z powrotem do głównego procesu i przyjrzyjmy się parametrom operatora process documents from data. Co zrobimy? Otóż ten operator wygeneruje nam wektory słów, czyli dla każdego słowa wygeneruje nam taki długi wektor, który będzie miał tyle pozycji, ile jest dokumentów, czyli ile SMS-ów w naszym zbiorze danych, czyli około 4000. Teraz pytanie, co ma być na przecięciu wiersza i kolumny. O tym, co to jest TF i DF i jakiego rodzaju embeddingi możemy generować, będziemy sobie mówili obszernie w czasie laboratorium, które będzie dedykowane przetwarzaniu tekstu. Natomiast tutaj przyjmiemy najprostsze możliwe rozwiązanie. Możecie wybrać sobie dwie wersje, albo thermocurrences, albo binary thermocurrences. Binary thermocurrences spowoduje, że na przecięciu wiersza i kolumny będzie pojawiała się jedynka, jeżeli dane słowo wystąpiło co najmniej raz w danym SMS-ie, zero w przeciwnym wypadku. Thermocurrences z kolei będzie zawierał liczbę wystąpień danego słowa w danym SMS-ie. W przypadku SMS-ów, które są siłą rzeczy krótkimi wiadomościami, prawdopodobieństwo, że jakieś słowo wystąpi więcej niż raz, jest niewielkie. Najczęściej będzie to dotyczyło właśnie zaimków czy przyimków, które nie są aż tak interesujące.
interesujące. Myślę, że możemy spokojnie tutaj zostać przy binary term occurrences. Add meta information spowoduje, że informacja o etykiecie zostanie przekazana dalej. Keep text, jeżeli chcemy, żeby ten oryginalny tekst też został zachowany, możemy sobie ten punkt odhaczyć. I spójrzmy, jaki będzie wynik teraz przetwarzania. To przetwarzanie teraz już troszkę zajmuje, ponieważ konieczna jest tokenizacja oraz, oraz zliczenie każdego tokenu. I oto nasz wynik. W tej kolumnie macie zachowany oryginalny tekst, a tutaj mamy teraz kolumny. Każda kolumna reprezentuje pojedyncze słowo. Jak widzicie, mamy łącznie 4200 SMS-ów, a słów jest 7846. Tyle różnych słów występuje w tym dokumencie. Więc tych kolumn jest tutaj oczywiście bardzo dużo. Tak, no i 0 oznacza, że dane słowo w danym SMS-ie nie wystąpiło, 1 oznacza, że wystąpiło. Jeżeli spojrzelibyśmy sobie teraz na statystyki i wybrali sobie jakiekolwiek słowo, zauważcie też, że nie dokonaliśmy zmiany wielkości czcionki. Moglibyśmy sobie zrobić na przykład tu lower i zmienić wszystko na małe znaki, ale akurat w przypadku tego problemu spodziewam się, że SMS-y, które mają charakter spamu, znacznie częściej będą wykorzystywały pełną kapitalizację typu urgent, albo price, albo you won, coś takiego. Więc chciałbym zachować tutaj oryginalną wielkość. Tak? Więc macie tutaj słowa, na początku oczywiście te, które są pisane wielkimi literami, potem macie te, które są małymi literami, no i można teraz sobie zobaczyć, tak, jak często, ile razy każde słowo występuje, jaka jest jego częstotliwość w zbiorze danych. I oczywiście prawie zawsze nie występuje każde słowo, w większości SMS-ów nie występuje. Zatem jesteśmy gotowi, możemy teraz uruchomić ważenie atrybutów. To są operatory wait by. RapidMiner implementuje całą masę różnego rodzaju operatorów. W ćwiczeniu macie wybrać sobie kilka miar, zapoznać się z nimi, przeczytać sobie ich dokumentację i zobaczyć mniej więcej, jak one działają. Ja tutaj zastosuję prostą miarę entropii, czyli wait by information gain. Jak wspomniałem wcześniej, dokładny opis operatora znajduje się tutaj w okienku Help. Możecie sobie zobaczyć, czego operator się spodziewa i co on robi. Ten operator policzy nam wagi, posortuje nam te wagi. Można je też znormalizować, żeby one były od 0 do 1. Ponieważ my będziemy chcieli wybrać k najważniejszych słów, czyli atrybutów, możemy sobie je posortować w porządku malejącym i bezpośrednio za tym operatorem umieścić operator select attributes, select by weight. Operator select by weight działa w ten sposób, że na wejście dostaje przykłady i wagi. Zwróćcie uwagę, że to połączenie jest tutaj krzyżowe. Port wyjściowy operatora weight by information gain, gdzie zawarte są wagi, powinien być połączony z portem weights operatora select by weights. I możemy sobie tutaj wskazać albo wybór wszystkich wag, które mają, są powyżej pewnej wartości. Myśmy tam wcześniej już normalizowali te wagi, więc one będą od 0 do 1. Wybierzmy sobie top k i wybierzmy sobie 100 najważniejszych słów. No, oryginalny zbiór danych też możemy też przekazać w wyniku działania tego operatora. I zobaczmy, jak taki przepływ wygląda. Znów policzenie tych wag, przetworzenie wszystkich atrybutów chwilę zajmie. W dolnej belce możecie śledzić postęp, tam widzicie dokładnie, który dokument aktualnie jest przetwarzany. Teraz następuje wyliczenie wag. Eksperymentując z różnymi algorytmami oceny ważności atrybutów, możecie też
zauważyć, że niektóre z tych operatorów działają znacznie szybciej i sprawniej, niektóre z nich wymagają trochę więcej pracy. Na marginesie, gdybyście na jednym i tym samym przepływie chcieli sobie zrealizować kilka algorytmów ważenia, wówczas musielibyście w jakiś sposób podzielić ten przepływ. Tak? Tutaj mamy pojedynczy przepływ, po to, żeby można było w tym miejscu umieścić kilka różnych operatorów. Żeby czegoś takiego dokonać, możecie wykorzystać operator multiply. Operator multiply wsadzony w dowolne miejsce spowoduje, że cokolwiek do niego wejdzie, będzie multiplikowane, to znaczy będą się tworzyły kolejne porty wyjściowe, które będą kopiowały dokładnie jedno i to samo, tak? Dzięki czemu będziecie w stanie na jednym przepływie umieścić sobie kilka różnych operatorów. Czyli to jest ten sam wynik, który widzieliśmy poprzednio, a tutaj mamy wagi poszczególnych atrybutów, czyli słów. I tak na szybko je sobie analizując. Najważniejsze słowa call i call, pisane dużą i małą, czyli prawdopodobnie SMS-y, które są spamem typu call me, słowo free, mobile, claim, price. No dokładnie to, czego byśmy się spodziewali. Cash, urgent, service, contact. Znowu free, ale napisane tylko za pomocą pierwszej litery dużej, customer i tak dalej, i tak dalej. Możecie też sobie je zwizualizować, można sobie zrobić rozkład wag. Też widzicie po kolei, że jest niewielka liczba tych słów, które naprawdę są istotne. Gdybyśmy teraz spróbowali zbudować sobie jakiś filtr spamów SMS-owych, no to wystąpienia tych słów byłyby dosyć wyraźnym wskazaniem, na przykład, że dany SMS może być spamem. Rzecz jasna, samo wystąpienie tego słowa jeszcze o niczym nie decyduje. Musielibyśmy zobaczyć sobie jakieś inne słowa, które też współwystępują, no ale to już byłby problem klasyfikacji i modele klasyfikacyjne to jest coś, do czego już wkrótce dojdziemy. Celem tego ćwiczenia było tylko pokazanie Wam, w jaki sposób w środowisku RapidMiner możecie sobie taki przepływ zrealizować i poeksperymentować. W materiałach na ten tydzień macie też dokładny opis tego ćwiczenia. Proszę sobie popatrzeć też na inne operatory, możecie ze sobą porównać, skleić wynikowe listy i zobaczyć mniej więcej, jak często różne metody oceny ważności atrybutów znajdują te same słowa jako indykatywne dla spamu bądź poprawnych SMS-ów versus różne listy słów. Druga część ćwiczenia jest związana z narzędziem Orange Data Mining, jest do tego osobny film. Trzecia część ćwiczenia wymaga od Was załadowania notatnika Jupyter. Tam macie przykład wykorzystania biblioteki Scikit-learn i tam jest też treść zadania samodzielnego do wykonania. Wykonanie którego to zadania będzie dla mnie potwierdzeniem, że zrealizowaliście laboratorium z eksploracji danych na ten tydzień. Także powodzenia, a wszelkiego rodzaju pytania, wątpliwości na Zoomie, tak jak się umówiliśmy.